zapakowaliśmy. Jak zapakować flaszkę ładnie? Och, jak ślicznie. Jak zapakować książkę w kształcie choinki? I zakładamy z drugiej strony. I ta-dam. Też nam. To jest cudowne, bezwstążkowo. Żeby to nie było nudne. Babcia jest, uwaga, staroczesna, czyli kultywuje stare tradycje, a nowocześnie myśli o przyjazności na przykład dla ziemi. Ewelinka Cieślak, dekoratorka. Dzień dobry, Ewelinko. Dzień dobry. Przywiozła, miała nam pokazać, jak spakować kilka prezentów. To oto dziewczę wykupiło sklep papierniczy i pasmanteryjny, żeby nam to pokazać, i tyle musiała to wszystko układać. Ewelinko, jak my mamy je zapakować? Bo ja już głupia jestem. Po pierwsze, to ja tutaj przybyłam po to, żeby pokazać, że te prezenty mogą być w takim ekologicznym, w ekologicznej opcji Ale zapakowane. Co jest nieekologicznego w papierze? Mamy takie kolorowe papiery, torebki z uszami. Ja nie bardzo rozumiem, co w tym jest nieekologicznego. Papier jak papier potem dajemy do recyklingu i pozamiatane. No właśnie, tutaj jest taki mały problem, bo nie wszystkie papiery nadają się do recyklingu. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale papiery, które są zafoliowane, które są nadrukowane, one się nie nadają do recyklingu. Kolorowe, błyszczące to są papiery, tak, które się nie nadają do recyklingu. Dokładnie tak. Dlatego ja. Czyli te 40 milionów papierów, które mogą się u nas w Polsce pojawić, nie nadających się do recyklingu, dokładnie w tym roku będzie mniejsze o 400 tysięcy mądrych bab, czy nie, czy decyzji się, mądrych postaram babć. Postaram się przekonać was do tego, że naprawdę ten szary papier, tak jak widzicie na tych przykładowych prezentach, on nie musi być nudny, bo szarujemy wtedy z różnymi kreatywnymi pomysłami, zaczynając od najprostszych, jak no książka. Tutaj mam upakowaną książkę, zwykły szary papier. Jednak tak poszalałam z tym papierem, że z papieru są porobione sakiewki i tak naprawdę ja tutaj wsunęłam napis na drewnianku. Nie umiemy tak pakować, zapakujemy pewnie normalnie, ale mi się podoba ten pomysł sznurka dookoła, tak, a nie tych takich krzyżyków, czyli na kokardkę. Z tymi sznurkami też jest taka historia, że ja proponuję wybieranie jednak bawełnianych, proponuję takie, które po prostu przydadzą się, koronki, różnego rodzaju materiały, które wykorzystamy nawet na przyszłość tak naprawdę, bo te wszystkie foliowe, które zawiniemy, one już są do wyrzucenia tak naprawdę. Te foliowe też tak, są nieekologiczne. Są ekologiczne. Czyli słuchajcie, pierwsza najprostsza sprawa, książka. Możemy zapakować bawełnianą włóczką na przykład, możemy dokładnie, owinąć też. Dokładnie. Zrobić pomponik i przykleić. Ale spójrzcie proszę jeszcze, kawałek materiału bawełnianego. Tak. Wyrywane mamy po prostu kawałki, poszewki, różne prześcieradła. Strzępimy to, żeby to było takie indiańskie, postrzępione. Dobra. Kto ma ochotę, robi sobie kokardkę. Jak nie zawijamy, po prostu zawiązujemy. Dobrze. I mamy pięknie zapakowany prezent. Czyli generalnie unikamy tych papierów lakierowanych, tak, zadrukowywanych, kolorowych z tymi napisami, bo zginiemy jak Troja pod własnymi śmieciami. Ale wiesz, to pokazałaś, to bardzo mnie tutaj kusisz, bo pokazałaś tę książkę ładnie zapakowaną. Ja mogę spróbować ją bym chciała, żebyś nam pokazała nie tylko fajny sposób obwiązania, bo z tym sobie możemy poradzić, bo jesteśmy takie artystyczne w wielu przypadkach, ale żebyś nam powiedziała, jak zawinąć. Więc tak, startujemy w takim razie z książką. Mam przygotowany kawałek papieru. Moja oczywiście. Oczywiście, bardzo że tak się cieszę. I lecimy z książką w taki sposób, że zakrywamy część książki. Ja sobie odwrócę. I to będzie taka książka zapakowana w taki sposób, jak pokazywałam. Dobrze, wcześniej. Pokazujesz tą choineczkę. Tak. Choineczka. Jak zapakować książkę w kształcie choinki? Proszę bardzo. To wygląda groźnie, a naprawdę jest bardzo, bardzo łatwe. Robimy tylko po prostu takie różki. Różki, takie diabełka. Dokładnie tak. Dobrze. Szybciutko zaginamy z jednej strony, z drugiej strony. Już mamy jedną kieszonkę. Spójrzcie. To prawda, tam fajnie się wkłada. Dokładnie tak. Pomineczki. I wszystko genialnie wyglądają. Zielone gałązki, gałązki. Tu nie możemy zieleni ze względów technicznych. Bardzo ubolewam nad tym, bo mnogość akurat przy tych zielonych jest ogromna. Co ty zrobiłaś tutaj?
Spójrzcie, jeśli chcecie, żeby ta choineczka była taka smuklejsza, nie tylko tutaj się kończyła, proponuję zagiąć po prostu ten róg. Taki rożek zagiąć tutaj, taką strzałkę. Dobra. I lecimy. Dalej. I zakładamy z drugiej strony. I ta-dam. Dobrze. I zaklejamy. O, jak ślicznie. O. I wszystkie rogi dbamy o to, żeby były zagięte, bo to robi robotę. Pach. I zaginamy. I plastereczkiem? To proszę. Z ekologicznych rozwiązań. Przepraszam, co ja gadam? Taśma papierowa. Proponuję klejąca? Tak. Dobra. Taśma papierowa. Ja oczywiście mam też zwykłą na takim podajniku, żeby było wygodnie. Ale taśmy papierowe jak najbardziej zachęcam, żeby były w każdym domu. One są do kupienia w każdym papierniku? Wydaje mi się, że w większości tak. I będą niewidoczne na szarym papierze. Dokładnie tak. One nie będą. Jestem tu, przytrzymam. Wystarczy mały kawałek. One naprawdę mają bardzo dobry klej. I lecimy. Ślicznie. Pięknie. I bierzemy teraz, słuchaj, babciową koronkę. Najprostsze. Możemy wziąć wtedy dwa na przykład szerokości. Proszę. Tak. Z koronką poproszę. Dwie szerokości, oplatamy. Najlepszym przyjacielem akurat przy pakowaniu jest klej na gorąco. To prawda. Tak, jeśli nie mamy kleju na gorąco, ratujemy się wtedy taśmą dwustronną. Tak. Tu akurat taśma dwustronna no nie jest zbytnio ekologiczna, ale nie szalejemy też z ilością, tylko mały kawałek. Jeżeli my użyjemy sobie tych nieekologicznych kawałeczki plastrów, czy nawet skocza, to na pewno będzie to mniejszy dramat niż 40 milionów arkuszy zadrukowanego papieru. Dokładnie tak. Taśma dwustronna i przykleiłaś. Tak. Tylko trzeba szybciutko odkleić. Dobrze. Piknie. Mamy to. Piknie. Zaginamy tutaj, żeby się wszystko zgadzało. Dobrze. I to wystarczy od babci. I teraz zobaczcie. Fajny napis, tak, na kawałku drewnienka, ale możemy odczepić ten sznurecek, prawda? I możemy tutaj, zobaczcie, jak pięknie włożyć. To są akurat napisy, które robiłam własnoręcznie. Kawałki drewnienka, które zalegały gdzieś tam w garażu, w stolarni. Boże, kochany. Naprawdę. Ja potrzebowałam akurat wtedy z dziureczką, żeby to przyczepić, więc sobie tylko przewierciłam, ale tak naprawdę bardzo fajny pomysł. Mniejsze, większe, z różnymi napisami. Na pewno jak jesteśmy sparowani, to panowie mają jakieś listewki, można im zaiwanić i zrobić. No byle było to cienkie i teraz... Ale można nawet po prostu napisać, nie musimy świrować z drewienka. Dobra, pakuj dalej, książkę mamy. Tak, mamy książkę. W choinkę. No to teraz, flaszkę. Flaszka. Jak zapakować flaszkę ładnie? Spójrzcie, dwukolorowy papier i właśnie te papiery szare, one nie są wcale takie nudne, bo bywają takie papiery, które są... I te są eko, bo one mają... Tak, ale to nie są, wiem dlaczego. To są takie nadrukowane, które są, się nadają do recyklingu, ale są z jednej strony w innym kolorze, więc możemy sobie bardzo troszeczkę poszaleć. Tak. No to jak to zrobić, bo to tam... Ty poszalałaś, a my... Startujemy. Najprostszy kwadrat złożony na pół. Ja już sobie tu przygotowałam taką harmonijkę. Z takiego trójkąta po prostu zaginamy z jednej strony wachlarzyk. Harmonika, wachlarzyk po całości. Zaginamy. Kładziemy sobie butelkę przodem do tej harmonijki. Tak. I owijkę robimy. Owijamy. Och, jak ślicznie. Podskut. Żeby nam się tutaj... I przyklejamy taśmą. Sznureckiem. Trzymaj to. Nie puszczaj już tego. Już. To jest akurat prosta sprawa, więc wystarczy przytulić. Ja zawiążę. Przepraszam, spadło. Dobra. Wystarczy przytulić. O. Dobrze, razem to zróbmy. Czekaj, bo ta flaszka chyba zasłania teraz z pogonią. O. I możemy parę razy omotać, ale możemy też zrobić tylko raz na przykład. Tak. O, ty potrzymasz. Po prostu zwykłą... Czy to kokardka, czy to czy kokardkę, supełek. Czy supełek, czy oplątkę. Zobaczcie. I teraz co tam wpakujesz? Cynamonek, cytrynka, pomarańczka, cokolwiek mamy, wkładamy tutaj, przyklejamy. O, tutaj akurat jest na ścisło. Ale możemy po prostu poszaleć. To czekaj, może wtrynimy to. Tak, trochę elementy czerwone. Chociaż może to wejdzie i będzie bardzo, bardzo ładnie. Zaraz zobaczymy. Wejdzie?
O! Dało radę? Tyle o ile. To trzeba by popracować, ale tak, jest tak, efekt. Ale to jest po prostu jeden bardzo z ładny pomysłów. Tak, więc mamy tutaj flaszeczkę, którą... Dobra, ale ja znam twoje różne cudawianki. Tak, suszone pomarańcze my wiemy, cynamon wiemy, bawełnę też można kupić w sklepach ozdobnych, tak, to wiemy, ale ty mnie zachwyciłaś taką ozdobą. Tak, wytłumacz bardzo się z tego, zobaczcie jakie śliczne kwiatuszki. Z czego ty to zrobiłaś, skarbie? Pestki dyni, tak naprawdę. Jeszcze raz, jeszcze raz, co to jest? Pestki dyni. Pestki dyni, sklejone klejem na gorąco. Na gorąco. W postaci płatków, tak, kwiatków. A w środku mam suszoną aronię i tak naprawdę te, cokolwiek, jak widzicie, suszone, one służą mi już wiele lat. Ja je co roku. Wieloletnie. Wieloletnie. To nie jest jednorazowy wyczyn, tylko ja sobie zrobiłam to kilka lat temu, czy na prezent, czy na choince, ja sobie zaczepiam, zbieram to, zachowuję, wyciągam następny rok i nic się z tym nie dzieje. Nie ciemnieje. Jest fantastyczny pomysł, Ewelinko. Tak, no i możecie sobie po prostu na... O, i teraz pokażę. Żeby papier nie był za nudny, cały szary, możecie wziąć... Na pół. Dokładnie. Ślicznie. Paseczek dookoła. Pięknie. Nawet tutaj nie użyłam grama taśmy, klej na gorąco. Zwykły, szkolny. Zwykły, szkolny. Ale w ogóle klej na gorąco przy pakowaniu prezentów się niebywale przydaje. Przydaje. Bo można takie ozdoby doczepiać, które się nie śnią bez tego kleju. Tak. Ale tak jak widzicie, śliczne gwiazdeczki z pestek. Gwiazdeczki z pestek z dyni, słuchajcie. Delikatny sznureczek i mamy prezent gotowy. Ale mi się bardzo podobało, bo wiesz co, ja powiem tak, ja nie mam specjalnie koordynacji głowa, oko, ręka. Mhm. Nie jestem najzdolniejsza. Co prawda dzisiaj może się temu zaprzeczę, ale to jest kokieteria, bo nie jestem najzdolniejsza designersko, ja generalnie. Ale niezwykle mi się podobało pójście na łatwiznę i ozdobienie prezentów, zapakowanie na przykład tak. Moja ulubiona historia, pokaż nam, to jest cudowne, bezwstążkowo. Żeby to nie było nudne, postanowiłam po prostu wziąć marker i zrobić kokardkę. Narysować krzyżyk, kokardkę i gwiazdki. Trochę gwiazdek, trochę śnieżynek. I mamy coś ciekawego, tutaj jeszcze podobna alternatywa z tymi gwiazdkami. A to są tu chyba stempelki, akurat, tak? Ale to są stempelki, które może zrobić każda pani domu. Jak to? A, to są stempelki z... Moczymy w farbie? Moczyłam w farbie, szybko schnąca farba, która była dostępna możemy w domu. Możemy nawet w ginger boje zrobić, słuchajcie. Tak. Mamy foremki do pierniczków, farba na talerzyk, czarna czy czerwona. Kto co lubi, bardzo fajnie wyglądają zielone. I zielona do tego czerwona wstążka. Piękna jest sprawa. Ja myślę, że ja uwielbiam, ja jestem trochę dziwna, bo ja uwielbiam obdarowywanie bliskich. I dla mnie to nie jest męka, i dla mnie to nie jest utrapienie, jak ktoś mówi, o Jezu, muszę iść po prezenty. To nie jest moje podejście. Ja od dawna myślę o bliskich, czasami zamawiam z kilkumiesięcznym bardzo wyprzedzeniem dobrze rzeczy, bo ja powiem tak, święta nas zaskakują tak jak śnieg nasze służby porządkowe. Tak, i to była jedna z pierwszych rzeczy, które chciałam powiedzieć, nie zostawiajcie pakowania prezentów na koniec, bo to tak wtedy jest udręka, się złościmy na siebie. A zróbmy to na spokojnie, po prostu trochę wcześniej. Ja chciałam powiedzieć, że święta od 2020 lat wiadomo, kiedy będą. Dokładnie. No to 2022 lata wiadomo. W związku z tym można już tak po wszystkich świętych zacząć się pomału przygotowywać. Tak. Nigdy nie jestem w szale kupowania. Wiele rzeczy zamawiam przez internet, chodzę, oglądam, myślę. Bo to nie jest czas jedzenia i oglądania telewizji, tylko to jest czas myślenia o sobie. Dokładnie tak. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Prezent nie musi być materialnie wywalony w kosmos, bo i my babcie też portfeli nie mamy zbyt tak grubych. Również mile widziane są upominki ręczne.
prawda? Tak, bardzo proste. No ja tutaj przygotowałam takie pomysły, które są bardzo proste do zrobienia tak naprawdę przez każdego. Szary papier, choinka. Szary papier, zwykła papierowa torebka, na której przyczepiamy klej na gorąco albo taśma dwustronna, parę suszków. Fajnie wygląda gałązka zielona. Mamy po prostu piękną ozdobę. Ja gorąco polecam w tym szale świątecznym zatrzymać się na chwilę i właśnie zrobić takie cuda, bo mnie serce boli, jak potem większości starsze osoby, u mnie jest pewna grupa starszych osób na Wigilii, to są po prostu zawsze kolorowe, błyszczące torebeczki, w których jest włożony upominek. Ja szanuję, upominek jest miły, ale dla mnie takie coś jest czymś więcej niż tylko ważnością zawartości, bo tutaj na tym jest mój czas robienia tego dla tej osoby, moje myślenie o niej. I ja to czuję, bo jak ktoś ładnie zapakował, to ja wiem, że miło, on mi poświęcił chwilę na to, żeby mi sprawić jeszcze większą przyjemność niż tylko iść i kupić. Możemy sobie ułatwiać nie tworzyć na przykład od początku etykietki, że od A do Z, ale możemy pójść do księgarni i kupić gotową, wykrojoną etykietkę. Etykietki są po prostu takie już gotowe. Bardzo ładne. Wypisujemy sobie wtedy. Śliczne. Dla kogo. I Empik ma ogromną przestrzeń na świąteczne różne akcesoria ułatwiające nam estetykę tego pakowania. Tak, ale personalizujemy i wtedy wypisujemy. Ewelinko, dla kogo bardzo ci dziękuję za przygotowanie. Warto było czekać na ciebie. Że mam jeszcze wiele pomysłów, które... A my już jesteśmy po czasie i ja tutaj nie mogę powtórzyć, co słyszę w uchu. Ale ja chciałam was zaprosić na więcej pomysłów Ewelinki na Facebook. Bo tak, Ewelinka... Ja będę miała wtedy bardzo dobrą motywację, żeby pokazać wam te swoje pomysły, które teraz nie przedstawiłam. To możesz porobić zdjęcia, czy nawet nakręcić krótkie wideo dla nas, a Facebook ma nazwę Wydekorowani. Wydekorowane. Nie nauczyłam. Wydekorowane. Tak. Przyciśnijcie ją, znaleźćcie ją. Ewelina Cieśla, tak. Wydekorowane na Facebooku i powiedzcie, nakręć nam filmy dla babci o fajnych rozwiązaniach. Tak. Niedrogich, kreatywnych i takich pokazujących, że babcia jest, uwaga, staroczesna, czyli kultywuje stare tradycje, a nowocześnie myśli o przyjazności na przykład dla ziemi, potrafi ogarnąć takie tematy i w ogóle jest cool. Co ty na to? Super, podoba mi się. Ta akurat, tak, cała idea. Babci cool.